Przepuść mnie, Kaiba! Jeśli zgodzisz się ze mną walczyć. Nie będę z tobą grał! Nie chcę tego! Cóż, teraz nie pomoże ci zwyciężyć twoje serce kart, jak je nazwałeś. Ale może boisz się walczyć ze mną, nie mając w ręku Exodii? Czyż nie jest tak, Yugi? Boisz się, że drugi raz nie uda ci się pokonać mnie? Ty tchórzu! Chcę panu pomóc. Jestem przyjacielem. Nazywam się Bruce. Więc jak mnie znalazłeś, skoro oni nie mogli? Bruce. Ponieważ wysyła pan promienie gamma, panie Krill. Wiem więcej o promieniach gamma niż oni. Można powiedzieć, że jestem ekspertem w tej dziedzinie. Lepiej stąd uciekajcie. Bardzo mnie rozłościliście. Pingwiny. Łamiecie prawa natury. Inne ptaki latają, ale nie. Wy sobie wolicie pływać. Myślicie, że jesteście ponad prawem natury, he? Bandziory? Kolomakuku na muniu. Do rzeczy. Czemu zawdzięczam twoją wizytę, mój przyjacielu? Wydaję dzisiaj przyjęcie. Zostaniesz? Właściwie jestem tu, by zbadać aktywność sejsmiczną. Ruchy tektoniczne? Są cały czas. Czujesz? Zresztą, gdzie jest Batman, tam są i przygody. Mogę się udać z tobą? Jestem z ciebie dumny, książę Zuko. Jestem dumny, bo ty i twoja siostra zdobyliście Ba Sing Se. Jestem dumny, bo gdy twa lojalność została wystawiona na próbę przez zdradliwego stryja, postąpiłeś słusznie i pojmałeś tego zdrajcę. A najbardziej jestem dumny z twojego największego dzieła, z zabicia Awatara. Marzyliście, żeby błyszczeć na scenie? Dziś za drobną opłatą możecie! Lecz cicho! Co za blask strzelił tam z okna? Ona jest wschodem, a Julia jest słońcem! Nie miałam pojęcia, że ceni pan sztukę! A co? Że niby Filip to tylko do kasy, tak? Hej! Proszę nie zapominać o datku! Wiem, co myślałeś, Piotrusiu, ale to wszystko nie tak. Ach, a teraz, jeśli możecie, nasze linie muszą działać sprawnie. Tak jest! Bardzo dobrze! Już jedziemy! Już wyruszam! Przestań, to dobry interes! Zważywszy, że ilekroć się z tobą spotykamy, spuszczamy ci łomot! Coś ty powiedział? Lepiej powiedzieć dajemy lanie, bo jesteś tylko małym knypkiem w wielkiej mechanicznej zbroi! Ben, sam to załatwię. Będę ci mówić mały knypku, mały knypku. Ten koleś przyjmuje wszystko na klatę i odrzuca jeszcze mocniej. Zmień się znowu w feedbacka. Nie wiem, czy mi się uda. Przecież nagrywacie płyty z muzyką. Powinniście opływać w dostatki. Po co komu bogactwo, gdy się ma przyjaciół? Tak, tak, też miałem przyjaciela, ale mu się wszystko odmieniło. Stał się sławny i bogaty, już nie potrzebuje przyjaciół. Mówisz o nim? On też tu jest nowy. Wielkie dzięki, dzielna do. Jak się pewnie domyślasz, nasze wcześniejsze poszukiwania tego skarbu były dość bezowocne. To bardzo miło, że go dla nas znalazłaś. Oddaj mi go, Caballeron! Jestem doktor Caballeron, jasno? Ten skok to nie są żarty. Więc jeśli ktoś z was się waha, ma wątpliwości, niech wyjdzie teraz, póki jeszcze może. Nasz cel to dom aukcyjny Borsowich. Konkretnie skarbiec. Evelyn, wejdziesz przez wieżę, kiedy patrol skręci tu i spuścisz nam linę. Cała akcja nie może trwać dłużej niż 5 minut. To wystarczy? Aż nadto. Kto mi gwiznął koszulę? Właśnie ją uprałam. O, piękne dzięki, Marcz. Och, nie, jest różowa. Nie mogę założyć różowej koszuli. Nie jestem dość lubiany, żeby się wyróżniać. Homer, bez paniki, masz całą kupę białych koszul. Dawaj, 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 szybko. O nie, różowa.
Rusz! Wszystko skończone, masz! Wszystko skończone! Nie mam pojęcia, jak to się stało. Możliwe, że jestem staroświecki, ale filmy były bardziej gorące, kiedy aktorzy byli ubrani. Wilma Banki, jednym uniesieniem brwi, była w stanie poruszyć mnie bardziej niż cały... Problem w sektorze 7G. 7G? O mój Boże, a któż tam jest inspektorem ochrony? Homer Simpson. A, Simpson. To dobry człowiek? Bystry? Właściwie został przyjęty w ramach projektu Koło Ratunkowe. Do licha! Co tu się dzieje? Nic, proszę pana. Nasza pani na lekcji opowiadała o Juliuszu Cezarze i gladiatorach, więc robimy rekonstrukcję wydarzeń. Za kogo ty mnie masz? Za skończonego idiotę? Spójrzcie mi w oczy, wszyscy. Póki żyję, nie będzie tu żadnych piłek w czasie przerw. Jaka jest twoja sztuczka? To jest bardzo proste. Patrzę prosto w oczy mojemu ojcu. Ale uwaga, bez mrugania, to najważniejsze. I co? To jest jak pojedynek. A ja jestem w tym najlepszy. Za każdym razem mój tata spuszcza wzrok. I potem nie ośmiela się nic mi powiedzieć. Witaj, podróżniku. Niech rozpoczną się łowy. Tak sobie myślę. Dobre zagranie. Kiedyś spotkałem pewnego poszukiwacza przygód. Trafiłem go strzałą w kolano. I już nie jest poszukiwaczem przygód. Pogoda pod psem. Psi żywot na psa urok. Ludzie mają dziwne podejście do swoich najlepszych przyjaciół. Timmy, chcę, żebyś wiedział, że dysponuję najnowocześniejszą technologią, która może pomóc usunąć twoje wielkie mleczaki, ale ja niestety z niej nie skorzystam. Zamiast tego potraktujemy cię tradycyjnie. Wykorzystamy tę oto klamkę. Działała u twoich dziadków, podziała i u ciebie. Doktor Doolittle, pamiętasz mnie? Byłem twoim pacjentem. To ja, Barry. Barry! Jak mogłbym zapomnieć? O, ależ zapomniałeś, doktorku. Wreszcie zaczęliśmy robić postępy, ale wolałeś uciec z córeczką Rasula. Podoba ci się moja fabryczka? Jest niesamowita, proszę pana. Proszę, mów mi, Hiroshi. I co? Ponoć nie śmierdzisz groszem. No... Młodzieńcze, nie ma się czego wstydzić. Ja też zaczynałem bardzo skromnie, wiesz... W twoim wieku byłem zwyczajnym pucybutem. Całym moim bogactwem był pomysł. Satomobil. Nie poznajesz Zigiego Króla? Ciebie tak, ale ten drugi wygląda na niebezpiecznego. Zigi Król innych nie zatrudnia. Ta, ostatnio żeś przyprowadził parobka, co go po kwadransie połamanego wynieśli. Teraz będzie inaczej. Zobaczysz, sam komendant postawi na niego majątek. To był kleinen błąd w obliczeniach. Zrozumiałem to, widząc te zdjęcia. To nie jakiś niewielki błąd w obliczeniach, tylko poważna pomyłka. Mogliśmy zniszczyć tych superbohaterów raz na zawsze. Hue! To nie zmienia faktu, że zostali poszpawieni swoich moszy. Ależ to właściwie się z nimi stało. Modok! Hej, wiej, jazda, znikaj, bo diabeł tasmański zaraz cię tu dorwie. To nędzny, wredny, wstrętny, brzydki, wyłupiasto zdurniały Tumanus Cretinus. Głupi jak... Pochlebstwami nic nie zwojujesz. Tak, masz rację, doktorku. Ta sarenka jest wypchaną przynętą. Ale ty nie. Będziesz musiał mnie zabić, bestio. Nie zejdę ci z drogi. Zwycięstwo należy do mnie. Czekaj! Zanim mnie tak całkiem rozpłatasz, weź proszę pozwól zjeść tego gigantycznego słodziaka. Nigdy! Pożegnaj się lepiej raz na zawsze ze słodkościami tego świata! Nie, Kujin. Kurak mówi z serca, a jego serce bije niczym serce plemienia. Jak powie, że jutro idziemy do piekła, to plemię pójdzie za nim. Trzeba coś ukatrupić? Jak ja kocham tę robotę. Chodząca doskonałość? Tak, to ja. Ma się te kocie ruchy. Skromność jest jedną z moich zalet. Subtelność?
To nie w moim stylu. Śmierć jest niczym wiatr. Zawsze u mego boku. Zabić mnie? Możecie spróbować. Dość już uciekania. Sam decyduję o swoim losie. Generał Nick Fury. Co tam, kolego? Nowa opaska? Nie przeginaj. To sprawa bezpieczeństwa narodowego. Przede wszystkim powiedz mi, dlaczego akurat byłeś w pobliżu. To miło, że jeszcze ktoś nie pamięta. Dziś żyję z rozdawania autografów. Tak samo jak Garrison. Od wielu lat mamy to wspólne stoisko. Może nie jesteśmy rozrywani, ale jeszcze będzie o nas głośno. Bardzo proszę, może chcielibyście kupić robota z limitowanej edycji Jacka Rabla. Ma doskonały miotacz ognia. Na wyspie złe cyklopy. Wyobraź se coś jak ork, ale 10 razy większe, 50 razy silniejsze i 100 razy brzydsze. Wcale mnie do śmiechu. Potrzebujemy nowego statku. Ogłaszam, że ten los należy tylko do mnie. Ach tak, nie ma sensu walczyć. Myślałeś, że można mnie pokonać? Potrzeba by kogoś o wiele większego i dużo silniejszego, jeśli macie zamiar wygrać z kimś takim jak ja. Wielka stopa! Czuję zew dziczy. Ech, świat schodzi na psy. O kurcze! Oj, ale ze mnie osioł. A niech to gęś kopnie. Nazwałem cię Alex, bo nim właśnie jesteś. Zawsze nim pozostaniesz. Nie! Nie chcę być już słabeuszem! Przecież nie byłeś tylko słabeuszem. Miałeś świetne stopnie. Pizzowe wtorki. Cudowne wspomnienia z rodziną. To już nigdy nie wróci. Nie jestem Alex. Wszystko się zmieniło. Bogowie Egiptu, dlaczego się gniewacie? Wybacz, faraonie. Wydarzyło się coś przerażającego. Powiedz wszystko, wielki wezyrze Nesimontu. Księżniczka Teti zaginęła. Co? Moje dziecko zaginęło? Moje kondolencje. Stracić miłość twojego życia to dramat. To już jest koniec. Prawdopodobnie leży spalona i rozczłonkowana gdzieś tam na dole. No nie. Jeżeli w ogóle coś jeszcze z niej zostało. A tak, nie możesz jej nawet pochować. Ale z drugiej strony zaoszczędzisz masę kasy. Polubisz naszą rehabilitację. Całe dnie będę patrzeć, jak giniesz. Ach, Alka, damy do sierocińca, czy coś w tym rodzaju. Tak dla żartu. Helik 6. Ile razy wypowiadałem te słowa? Co najmniej 999 plus te 3 razy przed chwilą. To dla mnie ogromny zaszczyt móc patrolować niebo, by ludzie wiedzieli, na których drogach jest mniejszy korek, no i mniej policji. Nie udałoby się bez pomocy. Z nasionka wyrosnąć wielkie drzewa. One wkrótce pokryć cały ogród. Wtedy orangutan stać się panem wielkiej dżungli. A ty wtedy mi służyć. Pozwoli pani, że się przedstawię. Jestem model XZ2000, ale zwykle mówią do mnie Oskar. Reprezentuję szczyt możliwości technicznych, jakimi dysponuje niniejsza fabryka. Zostałem zaprojektowany do prowadzenia lokomotywy. Praca niezbyt czysta, ale za to niezwykle ciekawa. Jakiś kretyn stworzył planety w różnych, zawsze innych kolorach. Paskudztwa! Sprawmy, by zniknęły. Dobra myśl, ale jak? Możemy je wciągnąć odkurzaczem do planet. Templar, mam nowe zadanie. Laboratoria Florodzin. Znajdują się... Wiem, to tuż za rogiem. Ale musimy pogadać. Otóż jest mały problem z przelewem Kasiory. Wspaniale! Wiedziałem, że cię załatwię! Za jednym zamachem! I tym razem będzie bolało. I to bardzo! Ej, to chyba te łobuzy Makkwacza. Bierzemy ich! Buźka ma rację. Mama mówiła wyraźnie, że mamy się zająć ciężarówką. Zapomnij o ciężarówce. To nasza wielka szansa. Zastanów się. Sorry, Karol. Widzimy się za miesiąc, tak?